Biała wstążeczka, co to znaczy? To ogólnoświatowa akcja Stop Przemocy. Niebieska karta po to, by ci pomóc. Tak dzisiaj opolscy policjanci propagują akcję, żeby zatrzymać przemoc, z którą często niektórzy spotykają się na co dzień, a my, żebyśmy nie przechodzili wobec tego obojętnie. Co robić w sytuacji, kiedy spotyka nas przemoc i co daje ta biała wstążeczka? No przede wszystkim ta biała wstążeczka jest symbolem przerwania milczenia dotyczącego przemocy. Obalamy również mity związane z przemocą, chociażby takie, że brudy należy prać we własnej pralce, że przemoc to jest prywatna sprawa, że jeżeli dziecko nie doświadcza bezpośrednio przemocy, a jest tylko świadkiem, to nic nie należy robić, że nie można zgwałcić kogoś w małżeństwie. To są tylko mity, które przede wszystkim usprawiedliwiają tutaj działanie takiego oprawcy, dają mu poczucie bezkarności, powodują, że ofiara milczy, no a świadek jest usprawiedliwiony w tej swojej bierności, dlatego dzisiaj właśnie te białe wstążeczki, które są symbolem przerwania milczenia. Przede wszystkim nie bójmy się pomagać, bo takiej pomocy powinniśmy udzielić osobie, która tej przemocy doświadcza. Nie musimy tutaj być specjalistą, nie musimy być psychologiem. Wystarczy, że taką osobę wysłuchamy, że nie będziemy obojętni, nie będziemy krytykować. Udzielimy jej odpowiedniego wsparcia poprzez chociażby pomoc w postaci nawiązania kontaktu z policją, z prokuraturą, z ośrodkami pomocowymi. To zdecydowanie wystarczy. Taka ofiara nie oczekuje współczucia, ona oczekuje konkretnej pomocy. Pamiętajmy, że przemoc możemy zatrzymać albo przynajmniej próbować jej przeciwdziałać. Nie trzeba się za każdym razem od razu zgłaszać na policję. Można spróbować porozmawiać z psychologiem. Są instytucje celowane do tego, żeby pomagać ofiarom przemocy, ale w ostateczności będzie nas broniła niebieska karta.